Sight, czyli kosa, to jak już może wiecie, bo parę razy o tym wspominałem, gra autorstwa Jamiego Stagmajera, na którą czekałem bardzo długo. To połączenie gry ekonomicznej z... Nie, no w zasadzie to gra ekonomiczna, tylko że z mechami i odrobiną walki. Nie dajcie się zwieść wyglądowi i nie spodziewajcie się rozkręcania wielkiej machiny wojennej. W Polsce pojawi się w październiku dzięki wydawnictwu Phalanx, a to co mam przed sobą to pierwsza polska kopia tej gry, wysłana prosto z Chin. Dzisiaj jednak nie będzie recenzji, ani 3-minutowej, ani dłuższej, ale unboxing, czyli rozpakowywanie i zaglądanie do środka półtła. Nie martwcie się, na znad planszy wkrótce więcej materiałów, a ja sam szykuję dla was film z serii Nauczę was grać w... Zerknijmy więc do środka. Pudło jest ogromne i ciężkie, zdecydowanie wiadomo za co się płaci. Mamy więc drewniane elementy w 5 kolorach dla wszystkich graczy. Głównie są to znaczniki do oznaczania siły, popularności i innych parametrów, a także budynki, które możemy budować oraz nasi robotnicy. W grze operujemy 4 rodzajami surowców: żywnością, drewnem, ropą i metalem. Dostajemy też 2 małe plastikowe pojemniki, żeby te znaczniki nie były rozsypywane po całym stole w czasie gry. Instrukcja do gry jest bogato ilustrowana, a same zasady, choć spisane na 32 stronach, są proste do ogarnięcia. Po tej instrukcji łatwo się też poruszać w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania w czasie gry, jeżeli takie będziecie mieli. Mamy też 2-stronicowe podsumowanie zasad oraz kartę osiągnięć, gdzie możemy zapisywać, który z graczy wygrał jako pierwszy w pewien określony sposób i tym podobne. Wiele osób pewnie ucieszy się, że w Sight można też grać solo dzięki opracowanemu trybowi Automa, do którego mamy oddzielną instrukcję. Gry solo niestety jeszcze nie próbowałem. Co dalej? Karty z rewelacyjnymi grafikami Jakuba Różalskiego to prawdziwa uczta dla oczu. Tutaj patrzycie na karty celów, które w czasie gry mogą realizować gracze. Te karty natomiast, bez grafiki, to karty automy potrzebne właśnie do gry solo. Te duże to karty spotkań i karty fabryki, które będzie mógł zdobywać nasz bohater wędrując po planszy do specjalnie oznaczonych miejsc. A te małe to karty walki. Pokażę je wam, jak tylko je rozpakuję. Czekajcie, idę po nóż. No. Nie ma na nich tekstu, a jedynie siła, którą chcemy przeznaczyć na konflikt, jeżeli do niego dojdzie. Teraz czas na trochę tektury. Jak już jesteśmy przy walce, to mamy tu 2 wskaźniki siły, używane przez frakcje, które akurat postanowiły się trochę pobić. Tutaj mamy planszę frakcji. Rozwiecji, Nordii, Krymu, Saksonii i Polanii, której głównymi postaciami są Anna i jej miś Wojtek. Poza planszą frakcji, każdy z graczy na początku rozgrywki otrzyma planszę gracza z zaznaczonymi akcjami, które może wykonywać. Górną i dolną. Ciekawym zabiegiem jest różne parowanie tych akcji na różnych planszach. Dzięki temu możecie liczyć na sporo regrywalności i brak utartych schematów, jak grać. Plansze te są 2-warstwowe, dzięki czemu poszczególne drewniane elementy mają swoje miejsce i nie przesuwają się w czasie gry.
Kończymy z tą tekturą i przechodzimy zaraz do plastiku. Jeszcze tylko tekturowe monety, które możecie zastąpić metalowymi ze sklepu Stonemaier Games. Są rewelacyjne, ale niestety swoje kosztują. Plansza do gry jest ogromna, przepięknie ilustrowana, ale do tego chyba co najważniejsze, dobrze zaprojektowana. Wszystko ma swoje miejsce, jest wyraźne i nie ma problemu z rozeznaniem się, gdzie co jest w czasie rozgrywki. Po drugiej stronie znajdziecie samą planszę... Właśnie zrzuciłem wszystkie figurki na ziemię. No tak, o czym to ja mówiłem? Po drugiej stronie jest plansza, ale z większymi heksami. Ale żeby ją mieć w całości, trzeba dokupić specjalne rozszerzenie do planszy. I też pewnie większy stół, bo taka duża raczej się nie zmieści. No dobra, zobaczmy jak wyglądają figurki po upadku ze stołu. Serio? To nie żart czy inny planowany suchar, naprawdę je upuściłem. Całe szczęście są całe, może to kwestia dobrego zabezpieczenia, ale po prostu wydaje się, że są naprawdę trwałe. Jeśli chodzi o sam ich wygląd, to są ok. Nie jest to poziom FFG, ani tym bardziej Cool Mini or Not. Po prostu niezłe figurki, które się świetnie prezentują na planszy. Każdy gracz dostanie do swojej dyspozycji 4 mechy oraz postać. Na boku pudełka możemy jeszcze zobaczyć, ile osób pomagało testować site. I muszę przyznać, że to czuć, bo mechanika w grze działa jak dobrze naoliwiona steampunkowa maszyna. A po drugiej stronie pudła jest rysunek poglądowy, jak zapakować wszystko z powrotem. Szkoda, że zobaczyłem to już po tym, jak wszystko wrzuciłem do środka bez ładu i składu. Wydawnictwo Phalanx przygotowało też fajną ofertę przedsprzedaży. Do gry będą dokładane polskie wersje kart, które były dostępne tylko dla osób wspierających projekt wydania gry na Kickstarterze. Dostaniecie więc 6 kart fabryki, 2 pakiety bonusowych kart spotkań i 4 karty celów. No właśnie, co z osobami, które tak jak ja mają angielską wersję z Kickstartera? Dla nich Phalanx przygotowało pakiet polonizacyjny, dzięki któremu będziecie mogli się cieszyć pełną polską wersją site. Pakiet dostajemy w niepozornym pudełku, a w środku znajdziemy wszystko. Instrukcję. Kartę pomocy. Instrukcję do automy. Nie ma tylko karty osiągnięć. Są też plansze frakcji. I plansze graczy. No i oczywiście karty. Co ciekawe, w tym pakiecie znajdziecie też wszystkie karty bonusowe. Karty fabryki, celów i spotkań. Te same, które będą dołączane w przedsprzedaży. I to wszystko na dzisiaj. Tak właśnie wygląda site. Dzięki za oglądanie i do następnego razu.